Mąż, no przede wszystkim, oczywiście jak tylko powiedziałam, że jestem rozpatrywana jako osoba, która być może weźmie udział w metamorfozie, od razu powiedział, że po prostu jest pewien, że to będę ja, że innej opcji nie ma. No oczywiście ja nie wierzyłam do ostatniej chwili. Jak wyglądało moje życie? Więc przede wszystkim to było, powiem szczerze, w większości takie bardzo siedzące życie. Po zaprowadzeniu dzieci do szkoły siadałam przed komputer i tak leciał praktycznie większość dnia. Teraz no, mam po tych treningach tyle energii, że po prostu pierwsze co rano jak wstaję, to idę z psem gdzieś tam za real pobiegać. Potem trening z trenerem, po treningu jeszcze basen, no po prostu rozpiera mi energię. Mam nadzieję, że tak będzie, również po zakończeniu programu. Nie zamierzam się poddać absolutnie. Powinna stosować raczej takie cieplejsze odcienie, żeby troszeczkę zatuszować zaczerwienienia, które występują na jej skórze, nie? Żeby nie podkreślać tego, tylko żeby to zatuszować. Więc jak najbardziej wszystkie kolory w ciepłych tonacjach, zielenie, brązy, fiolety, ale też raczej, żeby były takie cieplejsze niż takie wpadające bardziej w ten taki chłodniejszy pigment. Najbardziej kobiecie potrzebny jest ten makijaż, zupełnie inaczej się prezentuje i myślę, że po tej przemianie, którą przeszła pani Maja, makijaż jest faktycznie takim uwieńczeniem tego wszystkiego i pokazał, że faktycznie można i że świetnie, świetnie to wyszło. Na samym początku, w pierwszy dzień, jak kręciliśmy pierwszy program, tutaj pani menadżer powiedziała, że te 2-3 miesiące zmienił moje życie. Wtedy pomyślałam sobie, nie ma takiej możliwości, żeby coś było w stanie zmienić moje życie. Okazało się, że rzeczywiście miała rację. Te 3 miesiące to naprawdę zmiana przeogromna w moim życiu. Przewartościowanie po prostu wszystkiego, od samego początku do samego końca. Zwieńczenie tych zmagań pani Maji, tak to nazwę, może nieładnie,
albo przygodę, powiedzmy sobie tak inaczej, przygody. Ciekawej przygody, rozpoczęcia takiej przygody, prawda? Przygody fitness, przygody piór, o, tak to ładnie powiem. Poczęstunek, zaczynamy całą historię, czyli od samego początku, jak pani Maja wygrała nagrodę, jak się czuła wtedy, jak wyglądała, no i efekt końcowy, bo tak naprawdę widzimy ten efekt i czujemy ten efekt. Dużo będzie pozytywów, na pewno coś przygotowaliśmy, jeszcze parę niespodzianek, także wszystko zobaczymy za chwilę. Szok, bo nie widziałem dzisiaj rano Maję, wyszła jak zawsze ubrana jak na trening. No i po paru godzinach, kilkunastu godzinach przyjeżdżam, wchodzi, szok, czy to moja żona? Aby na pewno moja żona. Odezwała się, tak, to moja żona. A ja mam takie pytanie, czy państwa życie się troszeczkę zmieniło. Jak to będzie teraz wyglądało? Nasze życie zmieniło się przede wszystkim ułożone jest pod względem częstotliwości bycia na treningu. Tak? Czyli Maja planuje, że o tej godzinie, tego dnia, każdego dnia wygospodaruje te dwie i pół godziny na to, żeby przyjść i się pomęczyć. A ostatnimi czasy to było nawet dwa razy dziennie. I naprawdę dawała z siebie nie siódme, ale chyba już setne poty. Naprawdę wszystko, co mogła, to zrobiła, żeby tu dzisiaj na oficjalnym zakończeniu całej akcji wypaść jak najlepiej. Bardzo nam się to podobało, jak córka poważnie do tematu zaczęła podchodzić, jak zaczęła odnosić sukcesy. Bardzo często przysyła nam SMS-y, że to już rozmiar o ileś tam mniejszy, że te ubrania to już trzeba zmienić na mniejsze. No i to tak cały czas ją podbudowywało, że efekty widać i te efekty są namacalne, wymierzalne. No i udało się. Jak wygląda twoja mamusia? Jakbyś mogła ją opisać? Jest bardzo ładna, bardzo ładnie wygląda, ma ładną fryzurę i mi się podoba ten taki kwiatek na sukni i też taki ten szalik. To jest tak naprawdę początek drogi, to jest tak naprawdę dopiero start.
Maja zaczęła, daliśmy jej bardzo dużo, bo daliśmy jej wspaniały trening personalny, wskazaliśmy jej odpowiednią drogę, widzi jakie ma niesamowite efekty, co zyskała, jak się czuje, jak wygląda i tak naprawdę początek drogi, początek nowego trybu życia, nowego stylu, lepiej się czuje, lepiej wygląda. Także wydaje mi się, że będzie kontynuować trening. Jest bardzo na tak, bardzo za. Rozmawialiśmy na ten temat. Będzie naszym klubowiczem, honorowym klubowiczem oczywiście. Jako, że przeszła niesamowitą drogę, ciężką drogę. Dużo determinacji, poświęcenia. Aczkolwiek wszystko jest do zrealizowania. Każde marzenie można spełnić, trzeba tylko bardzo chcieć. Dążyć do tego, poświęcać się. Wszystko jest do zrealizowania. Nam zależy na tym, żeby każdy przychodząc tutaj przeżył swego rodzaju przygodę. Żeby to była przygoda związana z całkowitą zmianą życia tej osoby, prawda? Jeśli ktoś zaczyna ćwiczyć, no odnosi cały szereg korzyści z treningu, prawda? Zaczyna się czuć lepiej, czuje się zdrowszy, jest żywszy, lepiej się wysypia, ma więcej energii, nie jest zmęczony w ciągu dnia. No, my stawiamy na, powiedzmy, taki całkowity rozwój osoby. To nie jest tylko budowanie masy mięśniowej, to nie jest tylko spalanie tłuszczu. Nam zależy na całkowitej transformacji naszych klubowiczów, tak żeby po prostu czuli się zdrowsi, lepsi, żeby byli jeszcze lepszym sobą. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że zaczynając te 3 miesiące, niespełna 3 miesiące temu, rzecz, którą najbardziej zapamiętałam, to jak tutaj pani menadżer mówiła, że te 3 miesiące zmienią moje życie, więc tak mi się na początku wydawało, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek zmieniło moje życie. Okazało się, że miała bardzo wielką rację pani menadżer, która to powiedziała. Te 3 miesiące nie tylko zmieniły moje życie, ale wydaje mi się, że tak naprawdę dały mi drugie życie. Była to wielka okazja, wielka szansa dla mnie. Chyba nic innego nie byłoby w stanie zmusić mnie do tego, żeby coś po prostu zrobić ze sobą. Dziękuję naprawdę bardzo wszystkim, którzy w ciągu tych miesięcy przyczynili się do mojego sukcesu. Dziękuję bardzo. Jakby pani mogła opowiedzieć o tym sukcesie, który dzisiaj 17 kilo, dobrze? Dokładnie 16 kg tkanki tłuszczowej, z czego pani Mai przybyło mięśni, bo miała duży niedobór, 5,8. Uważam, że jak na 3 miesiące, gdzie pani Maja naprawdę jadła praktycznie wszystko, i chleb, i ziemniaki, i makarony, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, nie odczuwała żadnego głodu, uważam, że to jest naprawdę sukces, tym bardziej, że po takiej diecie nie będzie żadnego efektu joja, a uważam, że to jest najistotniejsze. Wszyscy moi klienci osiągają takie sukcesy, jeżeli oczywiście pilnują pewnych zasad i nie ukrywam, że dużą uwagę tutaj pani Maja też miała na kwestie sportu, a jest to naprawdę istotne. Najważniejsze, żeby było to połączone sportu razem z dietą i sukces jest murowany praktycznie dla każdego, jeżeli nie wynikają oczywiście jakieś choroby, ale u pani Mai wszystko było w porządku. Jeśli chodzi o jakby kondycję Mai, no to wzrastała ona z czasem, kiedy zaczęła ona ćwiczyć, tak? Tylko czyli im dalej była w treningu, tym jakby efekty były większe. To, co przede wszystkim z Mają się stało, to oprócz tego, że fizycznie się zmieniła w jakiś sposób, to zmieniła się przede wszystkim psychicznie. To jest jakby taki największy efekt na plus dla osoby, która się w zasadzie odchudza w sposób naturalny, że tak powiem. Czyli pracą oraz dietą, czyli pracą fizyczną gdzieś tam, czy jest to klub, czy jest to jakaś aktywność fizyczna. Powiem szczerze, że troszkę się obawiam już tego życia takiego, że tak powiem że przyjdzie jednak to takie zmęczenie materiału i że czasem nie będzie się chciało. Ale po tych 3 miesiącach mam naprawdę, poznałam tylu fajnych ludzi, że każdy będzie mnie dopingował, łącznie z moim trenerem Marcinem, który powiedział, że dopóki nie dojdę do celu, jakim jest zrzucenie jeszcze kolejnych 15 kilo, to po prostu nie da mi spokoju. Także mogę liczyć na niego, zresztą nie tylko na niego, naprawdę na wszystkich, których poznałam w czasie całej tej akcji.